Dziś opowiem wam o świni, a dokładniej o świni, która została kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Naszą historię zaczynamy od Międzynarodowej Partii Młodzieży, o jakże wymownym logo. Od razu trzeba wspomnieć, nie była to taka poważna partia polityczna, był to swego rodzaju humorystyczny manifest. Miało być śmiesznie i chciano zwracać uwagę za pomocą humoru na faktyczne problemy. Koncepcja partii opierała się na nowym narodzie, który zbudowany byłby na spółdzielniach żywnościowych, media miałyby mały zasięg, nie byłoby komercyjnych globalnych instytucji, byłyby za to kolektywy artystyczne, wszystko oparte na ekologicznym rolnictwie, pirackich stacjach radiowych i darmowych szkołach. Dla nas darmowa szkoła jest oczywista, ale w Stanach, jeśli nie masz kasy, to gnij w rynsztoku, tak? Wiele z tych pomysłów pochodziło z kontrkulturowych grup, głównie od hipisów i członków tej partii nazywano właśnie EP. Oficjalne hasło partii brzmiało: chcemy, aby wszyscy kontrolowali swoje życie i troszczyli się o siebie nawzajem, nie możemy tolerować postaw, instytucji, maszyn, których celem jest niszczenie życia i gromadzenie zysków. Celem partii był zdecentralizowany, kolektywny, anarchistyczny naród zakorzeniony w bezgranicznej kontrkulturze hipisowskiej i komunalnym etosie. Jakby wiadomo, że to bez sensu, ale to nie o to chodziło. Chodziło o zwrócenie uwagi na problemy takie jak ograniczony dostęp do wykształcenia, degradacja środowiska naturalnego czy dominacja wielkich koncernów w gospodarce. Miłość hipis do popkultury była jednym ze sposobów na odróżnienie starej i nowej lewicy. Znalazłem na ten temat ciekawy artykuł, posłuchajcie. 40 lat temu hipis wydawali się niezwykli, ponieważ połączyli radykalizm polityczny nowej lewicy z długowłosym, palącym trawę stylem życia kontrkultury. Dziś ta kombinacja jest tak znajoma, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że początkowo protestujący i hipisi nie ufali sobie nawzajem. To, co wydaje się dziś najciekawsze, to sposób, w jaki hipis mieszali twardą lewicową politykę z głębokim uznaniem dla popkultury. No i tak było. Wcześniej lewica uznawała popkulturę za coś złego. To właśnie hipis doceniali rock'n'rolla, krótkie spódniczki, hollywoodzkie filmy czy komiksy. Wcześniej lewicowcy patrzyli bardziej jak Castro, że jest to zachodnie zło. Od teraz lewica stała się częścią popkultury. Zrewolucjonizowali spojrzenie na świat. Hipis byli pierwszymi z nowej lewicy, którzy wykorzystali środki masowego przekazu. Barwne, teatralne akcje zostały zaprojektowane tak, aby przyciągnąć uwagę mediów, a przy tym słynęli z wielkiego poczucia humoru. Wiele akcji bezpośrednich było często satyrycznymi i wyszukanymi żartami lub sztuczkami. Zbierali na przykład podpisy pod petycją, by Pentagon lewitował, albo poszli na wycieczkę do nowojorskiej giełdy papierów wartościowych i z balkonu zaczęli zrzucać prawdziwe i sztuczne banknoty. Ludzie rzucali się i je zbierali. Komitet do spraw działań nieamerykańskich Izby Reprezentantów wezwał nawet członków partii Jerego Rabina i Abby Hoffmana. Ci przyszli na przesłuchanie, przebrani na przykład za żołnierzy amerykańskiej wojny o niepodległość, rozdając kopię konstytucji, albo jeszcze innym razem jeden z nich przebrał się za świętego Mikołaja i przyniósł w prezencie drugiego, przebranego za żołnierza Wietkongu. Moment kulminacyjny to rok 1968. IPI zaplanowało 6-dniowy festiwal życia, święto kontrkultury i protest przeciwko narodowi, określając to jako mieszankę polityki i marihuany, a przy tym żartobliwie grożąc, że woda w Chicago zostanie zatruta LSD. Jak to mówili, będziemy pieprzyć się na plażach, żądamy polityki ekstazy, porzućcie pełzającego klopsa i cały czas IPI. Oraz oczywiście proszono o zakończenie wojny w Wietnamie, bo o to w tym wszystkim chodziło. W odpowiedzi na festiwal życia i inne antywojenne demonstracje podczas konwencji demokratów, policja chicagowska wielokrotnie ścierała się z protestującymi. Po konwencji 8 protestujących oskarżono o spisek mający na celu wywołanie zamieszek. Ich proces, który trwał 5 miesięcy, był mocno nagłośniony. Rok 1968 to również wybory prezydenckie i Międzynarodowa Partia Młodzieży postanowiła wystawić swojego kandydata. Pigasusa J. Piga, czyli świnię domową.
Jego kandydatura została ogłoszona podczas masowych protestów prowadzonych podczas Narodowej Konwencji Demokratów w Chicago w 1968 roku. I PiS domagali się, by Pigasus był traktowany jako pełnoprawny kandydat z ochroną tajnych służb USA. Głównym argumentem PiS za Pigasusem było to, że jest lepszy od innych ludzkich kandydatów, ponieważ jeśli nie będzie dobrym prezydentem, to będzie dobrym śniadaniem. Nominacja Pigasusa na prezydenta nastąpiła rankiem 23 sierpnia 1968 roku w Chicago Civic Center przed rzeźbą Pigasusa. Pigasus został przywieziony na wiec w kombi, eskortowany przez 7 ochroniarzy. Na miejscu było 200 widzów oraz 10 policjantów. Jerry Rabin przeczytał w imieniu kandydata przemówienie akceptacyjne, gdy tylko padły słowa: ja, Pigasus J. Pig, będę kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Świnia została skonfiskowana przez policję, czy też, jak mówili członkowie partii, aresztowana. Rabin później powiedział, że policjant przyszedł do celi więziennej i powiedział: wszyscy pójdziecie do więzienia na resztę życia, świnia na was kwiczała. Pigasus i Ipis zostali oskarżeni o zakłócenie porządku, zakłócanie spokoju i sprowadzenie świni do Chicago. To był jakiś stary przepis, na który już nikt nie zwracał uwagi, który mówił, że nie można do miasta przywozić zwierząt rolniczych. Na procesie zostali oskarżeni o spisek, zaś obrońca hipisów oskarżył Partię Demokratyczną o dokładnie to samo. Przecież to był ich kandydat i chcieli go wystawić, a Partia Demokratyczna im tego zabroniła. Źródła różnią się co do losów Pigasusa. Jedna z wersji mówi, że został zjedzony przez policjanta. Tak się skończyła historia świni prezydenta, ale 8 lat później IPiS przedstawili jeszcze jednego kandydata na prezydenta. Podczas wyborów w 1976 roku kandydatem Międzynarodowej Partii Młodzieży został nikt. Członkowie partii rozdali kilka tysięcy ulotek z napisem nikt na prezydenta oraz napisano wiele felietonów wychwalających niczyje cnoty. Organizatorzy kampanii zorganizowali paradę wzdłuż bulwaru w Kalifornii, gdzie przewieźli pod osłoną policji w kabriolecie nikogo, swojego kandydata. Hasła kampanii to nikt nie jest doskonały, czy też nikt nie powinien mieć za dużo władzy. Tak wyglądała działalność IPiS, czy też Międzynarodowej Partii Młodzieży, która, jak wspomniałem, była bardziej humorystyczna niż polityczna i próbowano przekonać do siebie ludzi, takich hipisów, którzy dotąd polityką się nie zajmowali, że polityka też może być fajna i że trzeba walczyć z systemem bardziej systemowo. Ogólnie ruch IPiS bardzo zrewolucjonizował lewicę, jakby połączył osoby działające politycznie z buntownikami, przez co na dobrą sprawę powstała taka lewica, jaką znamy dziś. Z jednej strony pacyfistyczna, tolerancyjna, internacjonalistyczna, z drugiej bardzo systemowa, walcząca właśnie w wyborach i uznawana przez oficjalny system. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!